są wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila z Częstochowy o śmierci, którego lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka poinformowali w poniedziałek. Przekazał je dziś zespół Prokuratury Krajowej. Jednocześnie prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał, że prowadzenie śledztwa zostanie przekazane prokuraturze regionalnej w Gdańsku, a to z uwagi na konieczność zachowania obiektywizmu i dystans w wyjaśnianiu wszelkich okoliczności dramatu. Przyczyną zgonu Kamila Mrozka stało się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Szanowni Państwo, ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie tutaj pozwalają, zgodnie zresztą z poleceniem pana ministra, na zmianę zarzutów podejrzanym ojczymowi i matce dziecka. Ojczym mówi o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a matka ma usłyszeć dodatkowy zarzut pomocnictwa do zabójstwa. Zmiana kwalifikacji czynu ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Prokuratura poinformowała również, że najważniejszym z badanych obecnie wątków jest kwestia ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez poszczególne placówki, takie jak MOPS, Zespoły Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, ale też policję, prokuratury, sądy oraz placówki dydaktyczne. Kontrole, które przeprowadził śląski kurator oświaty, nie wykazały nieprawidłowości proceduralnych. Nauczycielka, która była wychowawczynią Kamila, informowała o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, o zmianie miejsca zamieszkania, a także o wszystkich tych nieprawidłowościach, które zostały przez nauczyciela zauważone, takie jak obrażenia ręki, takie jak obrażenia twarzy. To właśnie taka postawa nauczycielki i dyrektora szkoły spowodowała, że matka została zobligowana do tego, aby skorzystać pilnie z pomocy lekarskiej. Sytuacja, o której mowa, miała miejsce 8 marca i była to jedyna okoliczność, która wzbudziła niepokój wychowawcy. Kuratorium Oświaty podkreśla, że Kamil, uczniem szkoły podstawowej specjalnej nr 28 w Częstochowie w obecnym roku szkolnym, był wyłącznie przez 2,5 miesiąca. Nad tą rodziną trwała jakby praca socjalna i Kamil był uczniem szkoły specjalnej, także tutaj zarówno ze strony MOPS-u, jak i ze strony szkoły były oczywiście interakcje, było zainteresowanie. Wiadomo było, że to jest rodzina, która funkcjonuje jednak z pewnym problemem i stąd też był swego czasu skierowany między innymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek jednak o to ograniczenie czy odebranie praw rodzicielskich, ale to tutaj sąd nie wyraził wtedy na to, znaczy nie przychylił się do tego wniosku. Jednocześnie Urząd Miasta podkreśla, że ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby wyjaśnić, w którym momencie i ewentualnie której instytucji doszło do nieprawidłowości. Niezbędne informacje przekazane zostały prokuraturze, jednak są one poufne. Sprawa 8-letniego Kamila wstrząsnęła opinią publiczną. Wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego swoje interwencje podejmują również aktywiści. Uważam, że każda z osób, która mogła pomóc, tego nie zrobiła, bo dziecko nie żyje. Na pewno bardzo dotknęła mnie postawa ludzi, których spotkałam też wczoraj, tak? Bo widać, że po prostu ci ludzie, choćby w tym miejscu zamieszkania chłopca, są zupełnie obojętni, oni uciekają albo reagują agresją, nie chcą rozmawiać, nie wiem, no mówią od razu, że oni nic nie wiedzą, nic nie mają z tym wspólnego. No więc no tak nie zachowują się ludzie, którzy, nie wiem, no zrobili wszystko, żeby pomóc. Żona ministra Prawa i Sprawiedliwości podjęła interwencję i zadeklarowała, że chce ustalić, dlaczego na przemoc wobec dziecka nikt nie reagował. We wszystkich instytucjach zaangażowanych w sprawę złożyła pisma z prośbą o wyjaśnienie, a na ich drzwiach przyklejała zdjęcia chłopca. Pogrzeb 8-latka odbędzie się w najbliższą sobotę w Częstochowie.